Anglicy mają takie powiedzenie, że kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga, to zwykle zaczynają wierzyć w coś o wiele gorszego. To rzeczywiście się sprawdziło w XVIII wieku, w tym słynnym wieku oświecenia, kiedy niby miał panować rozum, racjonalność. Począwszy od renesansu, reformacji, ludzie zaczęli kwestionować Pismo Święte, w ogóle objawienie Boże z punktu widzenia logiki ludzkiej. Różne wynalazki wydawały się podważać wiarygodność Pisma Świętego. Różne inne wiadomości docierały, które też podważały. Na przykład wielkie podróże w dalekie strony okazywały, że żyją w niektórych miejscach niby prymitywne ludy, ale że żyją moralnie, a więc bez chrześcijaństwa, też jakoś jest życie możliwe. I ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście ten cały Kościół jest potrzebny. Francuski filozof Pierre Bayle na końcu XVII wieku zadeklarował, że w ogóle moralność nie ma niczego wspólnego z religią i niepotrzebny jest Kościół katolicki, aby istniała moralność. Do tego od razu przyłączyli się filozofowie różni z Wolterem na czele, którzy nie znosili Kościoła, mówiąc, że wręcz Kościół wszystko psuje i jest niemoralny. Że te wszystkie rytuały są idiotyczne, że to jest jedna wielka bzdura. Co naprawdę im stawało w gardle, były te dwa dogmaty. Pierwsze, życie pozagrobowe, a przede wszystkim dogmat pierworodnego grzechu. Bo nie tylko okazywało to, że ci wszyscy mili ludzie w dalekich stronach nie mogli nigdy doznać raju, ale przede wszystkim widzieli w tym dogmacie narzędzie kontroli nad masami, Kościoła nad masami. Bo jeżeli Kościół mówił, że wszyscy pójdziecie do piekła, jeżeli nie zostaniecie przez nas ochrzczeni i nie będziecie dobrymi katolikami, to znaczyło, że po prostu Kościół miał na wszystkim rękę. I to raziło ich potwornie. I tu wszystko jest ok, racjonalne. Człowiek się rodził bez grzechu pierworodnego, człowiek mógł żyć moralnie, bez religii, ale gdzieś jednak ta moralność musiała być, skąd ona przyszła. To było następne takie zagadnienie. I tu nagle wszystko zaczyna się rozpływać. Co się okazuje? Że nagle wyjechali filozofowie z taką hipisowską teorią, że moralność wypływa z natury. Co to jest natura? Jaka natura? Człowiek się rodził z własną moralnością. I na przykład ludzie, którzy nic nie wiedzieli o takich rzeczach, zaczęli pisać niesamowite dyrdymały. W 1704 roku Baron de La Hontan napisał taki dialog z Indianinem z plemienia Huronów. Nigdy nie był w Kanadzie, nigdy nie spotkał Hurona, ale to nie szkodzi. I on pisze w nim, że ten Huron był w myśli praw narzuconych mu przez instynkt i został obdarzony już w kołysce przez naturę niewinnością. Nagle wszyscy zaczęli wierzyć w ten cudowny mit szlachetnego dzikusa. Rousseau w ogóle stworzył teorię, że człowiek rodzi się niewinny i cnotliwy i tylko cywilizacja go korumpuje i psuje. Diderot do tego się przyłączył, że też, że człowiek się rodzi niewinny i cnotliwy i że zostaje zepsuty przez Kościół i cywilizację. 100 lat później jeszcze Mary Wollstonecraft pisała, że barbarzyńca z punktu widzenia moralności jest aniołem w porównaniu z wyrafinowanym czarnym charakterem sztucznego życia europejskiego. Ci ludzie, myśląc, że operują racjonalnie, po prostu operowali mózgami, które były stworzone w świecie katolickim. I ta wersja tego niewinnego barbarzyńca, który jest zepsuty przez cywilizację, to jest po prostu inna wersja upadku. Tak samo literatura zaczęła się bawić, wchodzić w te dziedziny z nową czułością, z nowym spojrzeniem na zachowanie ludzkie. Może najsłynniejszym przykładem tego to jest słynna powieść Abbé Prévost, Manon Lescaut,
gdzie bohaterka, prostytutka, okazuje się nie tylko niewinna, ale w ogóle wspaniałą, świętą osobą. Dlaczego? Bo strasznie kochała swojego Dick Hill. To jest jakaś nowa koncepcja, niby nowa koncepcja dobrego i zła, ale cóż to jest innego jak opowieść o świętej Magdalenie. To jest po prostu zbawienie przez miłość, przez dogmat miłosierdzia chrześcijańskiego. A więc ci ludzie, którzy uważali się za bardzo mądrych i racjonalnych, po prostu operowali skundloną wersją katolicyzmu. Bo oni już się widzieli, ci filozofowie francuscy, jako przywódcy myśli, jako kapłani nowej ery. Jeżeli to oni mają to zrobić, to znaczy, że społeczeństwo musi być zorganizowane nie według zasad boskich, tylko ludzkich. A więc trzeba było zacząć myśleć, jak tworzyć społeczeństwo. I oczywiście nagle przyszła lawina różnych tekstów utopijnych, szczególnie we Francji. Ludzie pisali przedziwne dyrdymały. Na przykład w 1771 roku słynny francuski marynarz Bougainville opłynął kulę ziemską i opisał swoją podróż i w niej rozwodził się nad cudowną cywilizacją ludzi na wyspie Tahiti. Co oczywiście jego oczarowało. Niewinność i dziecinność ślicznych dziewczyn w słomianych spódniczkach z cyckami na wierzchu, które go obcałowywały i z którymi mógł wszystko robić, co chciał. I nagle zaroiło się od utopii. Były utopie niektóre na Księżycu, niektóre pod ziemią, nawet pod oceanem. Były agrarne, były miejskie, były pisane przez facetów oczywiście. I wszystkie miały to do siebie, że kobiety w nich są strasznie miłe i pójdą z każdym. Rousseau spróbował trochę bardziej praktycznie podejść do sprawy, szczególnie, że nagle polityka weszła w grę. W pierwszej instancji wypadek Korsyki, gdzie korsykański patriota Pasquale Paoli zadeklarował się dyktatorem narodu i zaczął tworzyć takie niby idealne XVIII-wieczne społeczeństwo w górach Korsyki. Ponieważ Korsykanie byli wtedy dzikusami, uważano, że muszą być też szlachetnymi dzikusami i że to jest w ogóle wspaniałe. Także różni jeździli na Korsyce i się zachwycali tym, co widzieli. Angielski podróżnik James Boswell napisał książkę o swojej podróży, która była bestsellerem. Rousseau napisał projekt konstytucji dla Korsyki, w której podszedł do problemu, jak tworzyć społeczeństwo, w którym ludzie będą się porządnie zachowywali, bo jeżeli nie ma Pana Boga i nie ma piekła, to jak to będzie? A więc on stworzył tą koncepcję, która polegała na tym, że wszyscy Korsykanie razem składają ślub narodowi. Nagle coś zaistniało, jakaś istota bezcielesna, naród, który zajmuje miejsce Boga. Kilka lat później, pod wpływem Michała Wielchorskiego, napisał projekt konstytucji dla Polski, bo wybuchła Konfederacja Barska. I znowu była koncepcja służbie narodowi i pewnej wspólnocie, która tworzyła naród. Naród się zbierał i ci, którzy ślubowali narodowi, stawali się członkami tego narodu, a więc czysty Kościół katolicki. Tylko w innym znaczeniu. Tu chodziło mu o to, że jeżeli człowiek przejmie tworzenie idealnego społeczeństwa, który będzie lepszy od tego kościelnego i który zabezpieczy raj na ziemi, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli oni powiedzieli, że nie ma życia pozagrobowego, no to wtedy trzeba stworzyć raj na ziemi, bo nie można już dalej mówić ludziom, bądźcie grzeczni, bo prawdziwe szczęście doznacie, tak jak tłumaczy Kościół katolicki, w raju. A tu, ponieważ zlikwidowano raj, no to trzeba było tutaj szczęście ludziom dać. Więc tu chodziło o stworzenie tego szczęścia na ziemi. I próbowano wszędzie znaleźć jakieś przykłady, jakieś odpowiedniki. A więc pisano o Tahitańczykach, o Siamczykach też. No i nagle koloniści amerykańscy zaczęli się szarogęsić z rządem angielskim w sprawie podatków. Sprawy poszły
z lepszego na gorsze, nieporozumienia i tak dalej. W końcu doszło do rebelii, którą potem poparła Francja z przyczyn politycznych i Ameryka wywalczyła swoją niepodległość, niby secesję od Anglii. Tu było coś, co tym wszystkim wspaniałym filozofom pokazało drogę, bo nie znając Ameryki, nigdy nie będący w Ameryce, zaczęli też się rozpisywać na temat Ameryki. Na przykład Renal w swojej słynnej, ogromnej pracy o koloniach napisał o tych osadnikach amerykańskich, jeszcze przed rewolucją, że cieszą się zapewne pełnią szczęścia, jaką można osiągnąć mimo ułomności ludzkiej natury. W Ameryce rządzą piękno i cnota. Nie ma miejsca na podłe instynkty. Kobiety są tak, jak powinny być. To znaczy łagodne, skromne, czułe i wrażliwe. Amerykański pisarz St. John Crèvecœur, który był w Ameryce i tam uprawiał ziemię, pisał, że przybysz do Nowego Świata odczuwa coś w rodzaju zmartwychwstania. I Amerykanie rzeczywiście uważali, że oni tworzą nową Jerozolimę. Ale dla większości z nich to była nowa Jerozolima arcyreligijna. Większość to byli bardzo religijni ewangeliści albo kwakrzy. Voltaire, który niczego nie zrozumiał o kwakrach, ale gdzieś przeczytał, że oni żyją bardzo skromnie i nieprotensjonalnie i wierzą w równość, zdecydował, że kwakrzy też są jakimś idealnym społeczeństwem, które należy naśladować. I nagle to wyzwolenie Ameryki wywołał orgazm entuzjazmu w Europie, w starej Europie. I na przykład Thomas Paine, angielski rewolucjonista, pisze: sprawa Ameryki to w znacznym stopniu sprawa całej ludzkości. Walijski filozof Richard Price: nie posunę się chyba zbyt daleko, jeśli powiem, że amerykańska rewolucja może się okazać tuż za wprowadzeniem chrześcijaństwa najważniejszym krokiem na drodze do postępu ludzkości. Kiedy została uchwalona konstytucja, to sędzia Addison z Pensylwanii napisał: naszym politycznym idolem powinny być nasza konstytucja i nasz zbiór praw. One, jak Arka Przymierza u Żydów, powinny być święte i chronione przed dotknięciem profanów. Więc już się tworzyły społeczeństwa, które używały dogmatów wziętych z religii. I w tej teorii służbie narodu, czy służbie tej społeczności, którą się tworzyło, okazało się czołowym bodźcem ta służba narodowi. Im bardziej się służyło temu narodowi, tym lepszym człowiekiem człowiek był i tym lepszy miał być ten naród. I pojawiały się przedziwne rzeczy, już poczynając w tym kraju, kiedy Józef Pułaski, marszałek Konfederacji Barskiej, w mowie 30 czerwca 1768 roku mówił: musimy umrzeć, aby ojczyzna żyła, bo kiedy my żyjemy, ona umiera. Biskup Ignacy Krasicki w hymnie do miłości ojczyzny pisał o rozkoszy cierpienia za kraj. Pasquale Paoli, ten Korsykanin, pisał, że na każdego Korsykanina, który zginie za swój kraj, czeka korona męczennika. Proroctwa Karmelity Barskiego propagowały wizję odkupienia i obiecywały konfederatom zmartwychwstanie. Józef Sułkowski do dyrektoriatu francuskiego pisał, że jeśli Polacy mają stać się zdolni do skutecznego oporu, muszą najpierw nauczyć się, jak być wolnymi, a żeby stać się wolnymi, muszą nauczyć się umierać. Proszę Państwa, to jest po prostu wypaczenie katolickiego dogmatu walki za wiarę i martyrologii za wiarę. Więc nic dziwnego, że kiedy wybuchła rewolucja francuska, kiedy nowina o tej Bastylii, o upadku tej Bastylii, ona przeszła jak piorun po całym świecie. Niesamowite, a francuski hrabia de Ségur, francuski poseł w Petersburgu, pisze do Francji: choć Bastylia z pewnością nie była zagrożeniem dla żadnego z mieszkańców Petersburga, trudno mi opisać entuzjazm, jaki wywołały wśród tutejszych sklepikarzy, kupców, mieszkańców i niektórych młodych ludzi z wyższych sfer obrócenie w ruinę tego miejsca przetrzymywania więźniów stanu.
Wszyscy, Francuzi, Rosjanie, Duńczycy, Anglicy, Holendrzy, wymieniali na ulicach gratulacje i uściski z takim zapałem, jakby zostali uwolnieni od jakiegoś potwornie ciężkiego łańcucha, który krępował ich ruchy. We Francji pojawiały się pamflety, w których upadek w Bastylii był opisywany jako l'œuvre des sept jours, dzieło siedmiu dni, tworzenie nowego świata. Nawet biskup Claude Fauché napisał: nadszedł dzień apokalipsy, odrodzenie ludzkiej natury i nowe życie narodów. Ewolucja francuska od razu zaczęła wprowadzać te wszystkie elementy religii, które jej wydawały się potrzebne. A więc naród został Bogiem, były wszędzie te nagie kobiety, la patrie, to znaczy ojczyzna. Kokardy i flagi trójkolorowe, trzeba było przed nimi klękać, trzeba było je całować. Każdy budynek państwowy, który został świątynią wolności, stał się świątynią, przed którą trzeba było się kłaniać. Sadzono drzewa wolności. Na pewno miały coś z prastarych czasów, z kultów falusowskich, ale przede wszystkim to jest przecież lignum vitae chrześcijańskie i zresztą je sadzono na miejscu krzyży dawnych. Ten niby wiek racjonalny doprowadził do tego, że ludzie tańczyli naokoło zasadzonych drzew wolności, które były obwieszone jak choinki symbolami albo nowej władzy republikańskiej, albo połamanymi symbolami dawnej władzy feudalnej. Zresztą te symbole nowej władzy, na przykład prawa człowieka, były rozpisywane na dwóch tabletach, które nawiązywały absolutnie do dekalogu. Bardzo szybko pojawiła się martyrologia. Ludzie, którzy ginęli za sprawę rewolucji, czy to Peltier zamordowany przez royalistę za to, że podpisał skazanie na śmierć króla, czy to Marat zadźgany w wannie przez Charlotte Corday, stali się świętymi. I po prostu ich ciała oprowadzano przez całe miasto. Były nabożeństwa naokoło tych ciał, a potem relikwie z tych ciał czy z szat były rozprowadzane, całowane, otaczane tak samo czułością jak relikwie prawdziwego krzyża. Były ołtarze ojczyzny, na których czasami nawet był krucyfiks, ale bez figury Chrystusa, tylko z wężem opatrzności na otoczce. I zakwitły parodie modlitw w imię wolności, równości, braterstwa, w imię Marata, Peltiera i tak dalej. Ojcze nasz odmawiano w sposób świecki, używając kojarzeń z rewolucją. Rezultat tego racjonalizmu XVIII-wiecznego skończyło się tym, że polityka ukradła Kościołowi religię. I od tego czasu w Europie i wszędzie, gdzie potem europejskie wpływy poszły, wszystkie ruchy polityczne i wszystkie rządy zaczęły używać tą samą tematykę i te dogmy w tej formie skundlonej. Do tego stopnia, że w latach 60. XIX wieku Garibaldi występował na rycinach popularnych, przedstawiony jako Chrystus, błogosławiący dwoma palcami i ze stygmatami. Włoskie Risorgimento stworzyło Ojcze Nasz, które było nie chleba naszego powszedniego, tylko nasze naboje, żeby i ta tendencja używania różnych elementów wiary chrześcijańskiej przeszła do polityki i dalej w niej tkwi w różnych dziwnych miejscach w świecie zachodnim.